Jedziemy, no jedziemy, kurde, wracamy. To nie jest zdrowia mody, tylko konkrety, tak konkrety, jest. Konkrety, no. Krótko, dobra. Krótko dynamicznie. Dzień dobry wieczór, witamy się z wami ponownie w kolejnej sesji pytań i odpowiedzi, czyli Q&A'ach Toyota, a witają się z wami Maciej Kilim i Robert Mularczyk. Dzień dobry wieczór. Kochani, zgodnie z obietnicą wracamy do tematyki nowości Toyoty, bo Toyota niedawno, w grudniu, na swoim dorocznym forum przedstawiła takie nowości i modelowe, i technologiczne. Ten odcinek będzie poświęcony tajemniczemu samochodowi o skróconej, prostej nazwie BZ4X. Maćku, no, rozwińmy. No właśnie, skąd taka nazwa? Ryzykownie sprowadzać auto z taką nazwą, prawda? Ale z drugiej strony, Robercie, jak popatrzysz na historię Toyoty, RAV4 to też skrót CHR, MR2. Toyota generalnie używa skróty i każdy z nich coś oznacza, nie inaczej jest w tym przypadku. BZ4X. Zacznijmy od BZ jak Beyond Zero. To nowa rodzina samochodów Toyoty. Generalnie w strategii Toyoty dążymy no nie tylko do zera emisji CO2, ale nawet dalej, stąd Beyond Zero. Dlaczego dalej? Znam taki samochód. A no właśnie, Mirai, który nie tylko nie emituje CO2, ale jeszcze powietrze oczyszcza, tak? Takich rozwiązań będzie więcej, stąd też BZ jak Beyond Zero. A potem 4. Czwóreczka. Tak, czwóreczka. Czwóreczka, łatwo się domyśleć, chodzi o wielkość samochodu, a więc w przyszłości bardzo niedalekiej pojawi się BZ1, BZ2, BZ3 i tak dalej. Ten jest akurat BZ4X, X od crossover, a więc auto z napędem na 4 koła, no, które oferuje coś więcej niż tylko przemieszczanie się po mieście. BZ4X to debiutant Toyoty w europejskiej grupie bateryjnych samochodów elektrycznych. To jest SUV, duży SUV. Auto elektryczne dla rodziny, zdecydowanie bardziej przestronne niż chociażby RAV4. BZ4X zaprojektowano od podstaw, wykorzystując zupełnie nową platformę podłogową eTNGA. To platforma zbudowana po to, żeby osadzać na niej samochody elektryczne Toyoty. Spójrzcie, tu mamy sekcję akumulatorów. Ta sekcja została wkomponowana w podłogę, stanowi integralną część platformy i obniża nam środek ciężkości, usztywnia całą konstrukcję, a do tego jest odporna na zalanie, na przykład podczas brodzenia w wodzie. O przejeżdżaniu przez wodę powiedziałem wam nie bez powodu, bo BZ4X w wersji z napędem wszystkich kół dysponuje niezłym prześwitem na poziomie RAV4, bardzo dobrą głębokością brodzenia, taką jak w RAV4, 50 cm, a do tego sam napęd 4x4 jest bardzo innowacyjny. Idea niby znana, już z hybryd. Z przodu silnik elektryczny stale napędza koła przedniej osi, ale z tyłu, bez wykorzystania wału, poprzez impuls elektryczny uruchamiany jest sterowany komputerem tylny silnik dla kół tylnej osi i wtedy błyskawicznie system działa i podobno według moich kolegów z Toyoty bardzo sprawnie. To system porównywalny bardziej z napędem w Land Cruiserze niż z AWDi Highlandera czy RAV4. A skoro o napędzie mowa, łączna moc silników elektrycznych w tym samochodzie daje nam przy napędzie 4x4 217 koni mechanicznych. To oznacza przyspieszenie do 100 km na godzinę w granicach nieco ponad 7 sekund, ale koledzy z R&D Toyoty zasygnalizowali mi, że pomiary jeszcze trwają i może być jeszcze lepiej. Prędkość maksymalna, jak to w elektrykach, ograniczona do poziomu 160 km na godzinę. Drugą, poza napędem 4x4, mocną stroną tego samochodu jest zestaw akumulatorów trakcyjnych. I nie chodzi mi o to, że są to baterie litowo-jonowe. I nie chodzi mi o to, że Toyota deklaruje przejechanie na w pełni naładowanych akumulatorach maksymalnie nawet ponad 450 km. Chodzi mi o trwałość i niezawodność tych elementów, bo Toyota wyciągnęła wnioski z wieloletniej pracy nad hybrydami i zastosowała tu podobno wiele rozwiązań właśnie z sekcji elektrycznej hybryd. Efekt? Przeniosła także na ten samochód swój program gwarancyjny, obejmując akumulatory gwarancją nawet do 10 lat. Musimy jedynie raz w roku pojawiać się z tym samochodem na serwisie i dokonać inspekcji stanu akumulatorów. A do tego, według Toyoty, rozwiązania sterowania akumulatorów i ich chłodzenia tudzież ogrzewania gwarantują, że nawet zimą ten samochód niewiele będzie tracił na tym maksymalnym zasięgu. A teraz ciekawostka. Zobaczcie, w dachu umieszczono panel fotowoltaiczny. Ten panel ma w przeciągu roku doładowywać
nasze akumulatory w BZ4X. W efekcie w ciągu roku ma on dawać nam dodatkową, darmową energię na przejechanie 1800 km. No takiego wnętrza to nie znajdziecie w żadnej konwencjonalnej czy hybrydowej Toyocie. Tu mamy jasny sygnał. To jest samochód elektryczny, awangardowy i high-techowy. I takie właśnie jest wnętrze tego auta. Maćku, muszę przyznać, no ten samochód jest taki jak żadna inna dotąd produkowana dla Europy Toyota. Zupełnie inne wnętrze, inna stylówka nadwozia, zupełnie inny pomysł nieco na napęd. No, mnie mocno zaskoczy. Nie tylko nazwa jest nowa, tak, cała koncepcja auta jest zupełnie nowa, tak jak jego platforma. Zauważ, proporcje tego auta są bardzo ciekawe, bo tak, rozstaw osi jak w Highlanderze, a więc w naszym największym samochodzie, długość większa niż w RAV4, nieco krócej niż w Highlanderze. Natomiast od RAV4 i Highlandera samochód jest niższy. Przy swoim dość dużym rozstawie kół auto ma bardzo ciekawe proporcje. Mi się bardzo ten samochód podoba. No to prawda, bo jak ja siedziałem w środku tego auta przez chwilę, to miałem poczucie dużej przestronności na wysokości barków. Poczucie przestrzeni było wyraźnie odczuwalne, ale to nieprzestronność czy styl świadczą o atutach tego auta. Tam mamy dwie rzeczy, o których wspomnieliśmy w filmie, ale ja teraz będę starał się od Ciebie dowiedzieć, co się kryje za tymi hasłami. Mamy zupełnie nowy system w samochodach bateryjnych, elektrycznych, zarządzania energią i akumulatorami i napęd 4x4. Zacznijmy od baterii. Po pierwsze, muszę zacząć od innej rzeczy, pozwolisz, Robercie. No pewnie. To nie jest tak naprawdę samochód elektryczny, który Toyota oferuje w Japonii. W Japonii oferuje ich więcej, natomiast w Europie jest to trzecie auto elektryczne Toyoty. Pierwszym to był Mirai pierwszej generacji, potem był Mirai drugiej generacji, natomiast ten jest pierwszym samochodem zasilanym bateriami. Co nietypowego w tych bateriach? No generalnie w ogóle, jak popatrzysz, mamy mnóstwo badań, co myślą klienci, czego się obawiają, kupując auto elektryczne. Zawsze jeden z głównych powodów, głównych obiekcji klientów to trwałość baterii. Tak? To jest ten problem, który stoi przed motoryzacją zasilaną bateriami. Natomiast tutaj Toyota wykorzystała swoje doświadczenia na już wiele lat produkcji samochodów hybrydowych. Przecież tam też mamy baterie, tam też trzeba umiejętnie zarządzać energią. Tutaj to jeszcze bardziej udoskonalono. W związku z tym bateria, która tu jest zastosowana, trwałość, którą Toyota gwarantuje, to jest co najmniej 90% po 10 latach i nie mniej niż 200 tysiącach kilometrów, a więc zdecydowanie w tej kategorii to jest, no, wydaje mi się, że to jest najlepsze auto. Mnie się wydaje, a właściwie to nawet mam pewność, bo rozmawiałem z kolegami w Brukseli podczas tych prezentacji, że jednym z kluczy do tego sukcesu jest posiadanie kontroli nad produkcją tych baterii, bo przecież akumulatory do BZ4X powstają chociażby w fabryce Joint Venture Toyoty i Panasonica. Tak, to jest bardzo ważne, bo w dzisiejszej sytuacji, kiedy bardzo dużo powstaje nowych samochodów elektrycznych, mamy problemy z bateriami, nie tylko w samochodach elektrycznych. My nawet hybryd moglibyśmy produkować więcej, gdyby nie odpowiednia ilość baterii, których do tej pory nie mamy. Stąd też nowa fabryka Toyoty wspólnie z Panasonicem, tak jak powiedziałeś, w związku z tym będziemy ich mieli pod dostatkiem. No właśnie, a przy okazji, skoro tu mamy takie rozwiązania, wspomniałeś o tej wysokiej trwałości zadeklarowanej przez Toyotę tych baterii, to czy możemy też liczyć na taki program, nazwijmy to, opieki gwarancyjnej nad tymi akumulatorami? Oj, zdecydowanie tak, nawet lepiej. No to dobrze. Tutaj mówi się o gwarancji, którą będziesz mógł przedłużyć nawet do miliona kilometrów. W związku z tym, no, myślę, że to jest duży krok naprzód, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. A skoro mówimy już o takich rozwiązaniach niestandardowych w tym samochodzie, to także chyba warto o tym wspomnieć, że ta bateria ma być tak zarządzana energetycznie, ma być tyle wykorzystanych różnych rozwiązań już chociażby z hybryd czy hybryd plug-in naszych, że ona nawet zimą nie będzie specjalnie zasięgiem czy wydajnością odstawać od tych wyników z lata. Tak, tu jest kilka elementów bardzo istotnych. No, po pierwsze, zacznijmy od tego, że samochód w standardzie wyposażony jest w pompę ciepła. Co to powoduje? No, powoduje to, że ogrzewanie auta jest zasilane nie z tej baterii trakcyjnej, w związku z tym chociażby to już powoduje, że samochód nie traci niepotrzebnie energii, którą mógłby wykorzystać na jazdę. Poza tym, no, ważna jest temperatura baterii. To przy hybrydach, mówiliśmy już o tym przy jednym ze spotkań, bardzo ważna jest stała temperatura baterii. Ona nie może być za niska, ale jeszcze ważniejsze, nie może być za wysoka, bo tak naprawdę wysoka temperatura baterii szkodzi jej jeszcze bardziej niż nawet ta niska. W związku z tym odpowiedni system chłodzenia, odpowiedni system zarządzania
zarządzania. No tu jest klucz, tam są szczegóły, drobiazgi technologiczne, które Toyota ma dopracowane do maksimum i powodują, że trwałość tej baterii. Ja się tak uśmiecham, bo zobaczyłem na jednym ze slajdów w Brukseli podczas tej prezentacji takie dwie wymowne liczby. 25 lat doświadczeń produkcji aut zelektryfikowanych, chodzi tu głównie o nasze hybrydy, i 20 milionów hybryd już na drogach całego świata. No to są duże liczby. Ale wiesz co, tak, Toyota, hybrydy. Pamiętajmy o tym, skoro już o tym powiedziałeś, o 25 latach, że w 96 roku Toyota zaprezentowała nie tylko Priusa hybrydowego, ale w tym samym czasie pojawił się RAV4 z napędem elektrycznym i RAV4 z napędem wodorowym. Te trzy technologie były rozwijane od 96, znaczy wtedy były pokazane, a rozwijane dużo, dużo, dużo wcześniej. A skoro mówimy o nowościach w BZ4X, to ja wyciągnąłem jeszcze jeden temat, czyli napęd 4x4. No napęd jak napęd, napędzane cztery koła, mamy silniki elektryczne, komputer tym steruje, a koledzy w Brukseli, inżynierowie z Japonii twierdzili, że to jest przełom. Oj, Robercie, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tutaj elektronika gra absolutnie kluczową rolę. Dla nas pewnym punktem odniesienia oczywiście był RAV4. Ten samochód bardzo dobrze jeździ, ma świetny napęd na cztery koła. Nie wiem, czy zmartwię aktualnych użytkowników RAV4, ale BZ4X to jest półka wyżej. Samochód genialnie jeździ w terenie, co jest zaskakujące, no bo w sumie to auto elektryczne. Teoretycznie nie po to zostało zrobione, a prowadzi się świetnie. No, miałem okazję objeżdżać prototyp, robi niesamowite wrażenie, naprawdę. Koledzy inżynierowie z Japonii powiedzieli, że to jest klasa napędu, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania, działania tego napędu w lekkim terenie, jak Land Cruiser. No aż mnie trochę zatkało, szczerze powiedziawszy. No, ale wiesz co, zatkać jeszcze bardziej, jak autem pojeździsz. Elektronika czyni cuda z tym samochodem. A skoro mówisz, jak już sobie pojeżdżę, to kiedy będę mógł pojeździć tym samochodem w Polsce? A no właśnie, auto po pierwsze produkcji jest produkowane w Japonii, więc znowu potrzebujemy trochę czasu na logistykę, aby auto dojechało do Europy. No cóż, pierwsze samochody powinny się pojawić już pod koniec czerwca w salonach i wtedy zaproszę Cię na takie intensywne testy, nawet będę w terenie. W pierwszym rzędzie. Nawet w terenie. Natomiast dużo wcześniej oczywiście udostępnimy możliwość rezerwacji tego samochodu. Myślę, że w marcu w salonach już będą dostępne i cenniki, i możliwość złożenia rezerwacji, ale powiem Ci coś więcej. Ten samochód jest fajny, nowoczesny, inny, w związku z tym chcemy też umożliwić rezerwację online. W związku z tym to będzie auto, które będziesz mógł zamówić przez internet, a może nawet wcześniej niż w marcu. To jeszcze się okaże. Myślę, że udostępnimy tym klientom, którzy szukają innowacyjnego sposobu na zakup samochodu, damy im szansę, aby byli jako pierwsi. Czemu nie? No proszę, jeszcze niedawno widziałem w internecie takie opinie o Toyocie, specjalistów na aut elektrycznych, że Toyota musi się skupić na hybrydach, bo przespała moment wprowadzania bateryjnych elektryków, coś tam kombinuje z autem elektrycznym na wodór. A tu proszę, taka niespodzianka. Samochód w salonie. Oj, nie lubię, Robert, jak powtarzasz tak o tych przespaniu, tym, że wiesz, że ja tylko cytuję. Okay. Wiesz, że tak naprawdę chodzi tutaj o spełnienie pewnych norm emisji spalin, które gwarantują nam hybrydy. Tak naprawdę problem polega na tym, że w 2025 roku pojawią się nowe regulacje, jeżeli chodzi o emisję CO2, no i żeby je spełnić, także Toyota będzie musiała sprzedawać i bardzo dużo samochodów elektrycznych, i bardzo dużo samochodów hybryd typu plug-in, i one będą się pojawiały, a to już 2025 rok, także za chwilę. No dobra, to oczekujemy z niecierpliwością na BZ4X, a my Was zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Q&A-ów. Po raz trzeci forum Toyoty, tym razem porozmawiamy o naszych autach ze znaczkiem GR. Oj, będzie się działo.